Siostry i bracia, to już druga niedziela Wielkiego Postu, kolejnego szkierzale i rozważanie pasyjne, podczas którego będziemy starać się, tak jak tydzień temu, podążać za Jezusem miłosiernym w Jego cierpieniu i męce. W modlitwie Ojcze Nasz są słowa: bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Jako uczniowie Jezusa wypowiadamy je co najmniej dwa razy dziennie. A ile razy wypowiadamy je w ciągu tygodnia, roku, całego swojego życia? Co one dla nas znaczą? Jak wpływają na nasze życie? Jak wpływają na moją postawę Bożego dziecka? Jakże często jest tak, że wręcz mechanicznie wypowiadane są przez nas słowa pacierza, z którego tak naprawdę nic nie wynika i które nie umacniają naszego chrześcijańskiego życia. I ktoś może powiedzieć rozgoryczony: przecież się modliłem, a Bóg mnie nie wysłuchał. A może trzeba byłoby inaczej sformułować te nasze pretensje? Może to, o co się modlisz, nie jest zgodne z wolą Bożą? Dobrze zdiagnozował to święty Jakub. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz. Posłuchajmy fragmentu z Ewangelii według świętego Marka. Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej, a kiedy przyszli do ogrodu zwanego Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów: usiądźcie tutaj, ja tymczasem będę się modlił. Wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć i odczuwać trwogę. I rzekł do nich: smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie. I odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, żeby, jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina. I mówił: Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Zabierz ten kielich ode mnie. Lecz nie to, co ja chcę, ale to, co Ty, niech się stanie. Potem wrócił i zastał ich śpiących. Rzekł do Piotra: Szymonie, śpisz? Jednej godziny nie mogłeś czuwać? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Odszedł znowu i modlił się, powtarzając te same słowa. Gdy wrócił, zastał ich śpiących, gdyż oczy ich były snem zmorzone i nie wiedzieli, co mu odpowiedzieć. Gdy przyszedł po raz trzeci, rzekł do nich: śpicie dalej i odpoczywacie? Dosyć. Przyszła godzina, oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy, oto zbliża się mój zdrajca. Siostry i bracia, spójrzmy na Chrystusa. Popatrzmy na Jego postawę pełnienia woli Ojca. Przenieśmy się razem z Nim i Jego uczniami do ogrodu Getsemani za potok Cedron. Kiedy patrzymy na Chrystusa ukazanego w Ewangelii, to trzeba stwierdzić, że całe Jego życie było pełnieniem woli Boga Ojca. Sam przecież powiedział: moim pokarmem jest pełnić wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Każde Jego słowo, każdy gest, czyn były wykonywane w ścisłym zjednoczeniu z wolą Ojca. To z woli Boga Słowo stało się ciałem, aby w osobie Jezusa okazać człowiekowi nieskończone miłosierdzie. Przecież przyszedł On szukać i ocalić to, co zginęło. Przyszedł, aby szukać i ocalić każdego grzesznika. Przyszedł, aby szukać i ocalić Ciebie i mnie. To z woli Boga nadeszła dla Jezusa godzina przejścia z tego świata do Ojca. Musi się jeszcze tylko dać zamęczyć, ukrzyżować, aby ze śmierci zrodziło się życie. Jezus wychodzi więc z wieczernika i udaje się z uczniami
na Górę Oliwną, aby zatopić się w modlitwie, aby w tej szczególnej chwili zjednoczyć się z Bogiem Ojcem. Wchodzi w czas męki i wtedy rozpoczynają się godziny walki Jezusa z samym sobą. Ewangeliści ukazują Go przygniecionego cierpieniem wobec nadchodzących wydarzeń. Jezus był Bogiem, ale był też człowiekiem w pełni. Jak każdy z nas odczuwał i przeżywał radość, przeżywał smutek, przeżywał strach. Krwawy pot był wyrazem Jego wewnętrznej walki. Jezus odczuwał również i samotność, opuszczenie. Dlatego prosił Ojca: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Oto ten, który uciszył wzburzone jezioro, który dokonywał cudów, wskrzeszał umarłych, wypędzał złe duchy, rozmnażał chleb, uzdrawiał chorych, pocieszał strapionych, krzepił utrudzonych i obciążonych. Ten, który wlewał w serca słuchaczy nadzieję, ten, który piętnował grzech i obłudę, oto ten, którego pożerała gorliwość o dom Ojca, leży przygnieciony własnym losem. Czy On, jako wszechmocny Syn Boży, nie mógł inaczej? Nie mógł jednym niech się stanie zmienić wyroków Bożych? Mógł. Ale wolą Ojca było, aby Syn został umęczony, aby umarł i zmartwychwstał i w taki właśnie sposób zadośćuczynił Bogu za grzechy ludzkości, za Twój i mój grzech. Przyszedł więc tu do Ogrodu Oliwnego, często tu przychodził ze swoimi uczniami, z przyjaciółmi i w tym ogrodzie na modlitwie jednoczył się z Ojcem. Tam odnajdywał moc, tę moc potrzebną do wypełnienia woli Bożej do końca. Tak jest i tym razem, ale jest to inna noc. Noc sądu nad światem, noc zmagania się z tym, co ludzkie. Począł drżeć i odczuwać trwogę. Mimo całej tej grozy męki, jaka jawi się przed nim, on nie ucieka, ale jeszcze usilniej się modli. Godzi się na taki wymiar ofiary, jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Jako człowiek otrzymał od Boga Ojca moc, aby nie uciec przed wypełnieniem woli Bożej i aby wypełnić tę swoją misję aż do końca. Daniel Robs w taki sposób opisuje to zmaganie Jezusa. Teraz właśnie ludzka strona natury Jezusa chwyta nas za serce. Ten człowiek osaczony śmiercią nie może sprawić, by jego ciało nie lękało się i nie buntowało. Ma lat 33 i musi umierać. Dobrze znamy z naszego własnego życia to strwożone serce, ten umysł tak bardzo zepchnięty na bezdroża, że błaga Boga o cud, który byłby zaprzeczeniem i przekreśleniem całej jego działalności. Tu o 40 kroków od swych przyjaciół Jezus jest bardziej samotny niż na górze kuszenia. Tu bowiem ścierają się w nim dwie jego natury w zmaganiach boleśniejszych niż wszystkie, jakie kiedykolwiek przeżył. Siostry i bracia, decyzja podjęcia męki i śmierci była wyrazem poddania się woli Ojca i okazaniem miłosierdzia grzesznej ludzkości. Jezus jest zdecydowany, jest wewnętrznie silny, dlatego idzie do apostołów i zastaje ich śpiących. Chrystus wie, jak bardzo potrzebna jest modlitwa, aby dokładnie, do końca wypełnić wolę Ojca, który jest w niebie. Kieruje więc pod adresem wszystkich swych uczniów, a zwłaszcza Piotra, Jakuba i Jana, słowa napomnienia. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe.
uczniowie zasnęli. Chyba nie zdawali sobie sprawy z powagi sytuacji. Myśleli czysto po ludzku. Nie rozumieli, co to znaczy być w sprawach Ojca. Ten sen uczniów był snem ze smutku. Oni zachowują się tak, jak większość ludzi. Łagodzą i wypierają ból. Ten sen jest mechanizmem obronnym, jest ucieczką przed nieprzyjemnymi i trudnymi sprawami. Roman Brandstetter napisze, a oni, chociaż słyszeli jego słowa, nic nie rozumieli. Nie chcąc wrócić do rzeczywistości, leżeli na dnie snu. Siostry i bracia, Jezus staje z sercem przepełnionym miłością do swoich uczniów. Nie wyrzuca im braku solidarności, współczucia. Może jest tam jakaś nuta pretensji w napomnieniu: Piotrze, nie mogłeś czuwać jednej godziny ze mną? Ale jest to napomnienie pełne miłosiernej miłości. Jest to zwrócenie im uwagi na zagrożenia, jakie ich czekają w przyszłości. Jezus uczy nie tylko słowami, ale i swoją postawą, że zawsze trzeba czuwać i modlić się. Inaczej nie można wypełnić woli Bożej. Jednak w tamtej chwili słowa Jezusa jakby do uczniów nie docierały. Byli zmieszani, może zdziwieni, ale posłusznie wstają i idą za mistrzem na spotkanie ze zdrajcą. Siostry i bracia, w Ogrodzie Oliwnym w ostatnią noc wolności Jezus dał swoim uczniom ostatnią lekcję, bardzo ważną lekcję. W czasie kilkugodzinnej walki z samym sobą przyjął wolę Ojca. Tym samym okazał tę miłosierną miłość względem ludzkości. Dla Jezusa pełnić wolę Ojca, który jest w niebie, oznacza świadczyć miłosierdzie, oznacza dokonywać zbawczych czynów, oznacza troszczyć się o to, aby nie zginął żaden z tych, których dał mu Ojciec. Jezus, świadomy tego, co ma nastąpić, dobrowolnie daje się pojmać, aby dokonać tego dzieła odkupienia. Tak chce i tak zrobi, bo kocha. Siostro i bracie, taki jest Chrystus. Taki jest Mistrz, Pan i Nauczyciel, który staje pośród nas, aby nauczyć nas pokornego pełnienia woli Bożej. Na mocy łaski wiary przyprowadził nas do ogrodu Getsemani, naszej świątyni. I jak apostołowie, tak i my, Jego uczniowie, jesteśmy w różnej odległości od Niego. Patrzymy na Niego obecnego w Najświętszym Sakramencie, za chwilę w Eucharystii. A Jezus mówi, zostańcie tu i czuwajcie ze mną. Czuwać to wpatrywać się w miłosierne oblicze Chrystusa, wykrzywione grymasem bólu. Czuwać to mieć serce wypełnione miłością, tak jak On. Czuwać to być człowiekiem sumienia, nazywać dobro i zło po imieniu. Czuwać to uczyć się od Jezusa, pełnić wolę Bożą w codziennym życiu. Czuwać to trwać na modlitwie. Jezus przychodzi i sprawdza, jak wygląda to Twoje czuwanie. Sprawdza w konkretnych Twoich życiowych sytuacjach. I wtedy bardzo często jest tak, że nie wiesz, co odpowiedzieć, bo jesteś duchowo uśpiony. Reagujesz czysto po ludzku. Polegasz na własnych siłach, na krótkowzrocznych pomysłach, które jednak się szybko wyczerpują i zawodzą i zostaje pustka. Wtedy uciekasz, by szukać schronienia przed kłopotami. On nie ucieka, chociaż się lęka. On prosi, Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich, ale zaraz dodaje, nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Jezus wie, że Ojciec ma plan zbawienia, który On przyszedł zrealizować, a ja, człowiek, Boże stworzenie, często próbuję to zmienić, dopasować do siebie. I mówię, że to ja jestem kowalem swojego losu. Dlatego tak często się buntuję, kiedy dotknie mnie ciężka choroba, cierpienie lub jakaś tragedia w rodzinie, utrata pracy, wypadek. Wtedy tracę zaufanie do Boga. Moja wątła wiara przecieka
pomiędzy palcami i próbuje żyć na własną rękę. Próbuje budować fantasmagorię własnego szczęścia. Modlitwa nie jest mi już potrzebna, bo po co mam się modlić, skoro Bóg mnie nie wysłuchuje? Skoro to On winien jest tego wszystkiego, co mnie spotkało i co przeżywam. Na mszy świętej jestem raz, dwa razy do roku i to od niechcenia, bo taka tradycja, bo gdzieś tam się odezwały resztki sumienia, bo wypada się pokazać, bo rodzice mnie wysłali. Ale człowiek z natury, siostry i bracia, jest istotą religijną, dlatego szuka sobie Boga. Boga, który będzie na miarę jego wyobrażeń. Szuka sobie Boga w szemranym towarzystwie, w uzależnieniach, w telewizji, w internecie, w social mediach, w ekranach smartfonów, we władzy, w karierze, w polityce. I co ciekawe, że tego Boga słucha i stać go nawet na poświęcenie, aby ten jego Bóg, którego sobie stworzył, był zadowolony. I to w taki sposób, pełniąc swoją wolę, zmierza do samozniszczenia. Siostro i bracie, dobrze, że jest Wielki Post. Dobrze, że są gorzkie żale, ten czas łaski i zbawienia. On ci pomoże wyhamować ten bieg twojego życia i zatrzymać się na chwilę. Pomyśleć i zapytać, po co żyję, dla kogo żyję. Pozwoli ci wniknąć w twoje rozsypane i poranione odłamkami świata serca, aby poukładać je w całość zgodnie z zamysłem prawdziwego Boga. Bogatego w miłosierdzie, który cię kocha i chce twojego szczęścia. Popatrz, siostro i bracie, jeszcze raz na Chrystusa, który stał się człowiekiem, aby nas zbawić, aby doprowadzić nas do szczęścia wiecznego. Uczynił to z miłości, nie z przymusu. To była jego dobrowolna decyzja. Dlatego potrzebna była trwoga, potrzebny był krwawy pot i modlitwa. Uczeń Jezusa ma pełnić wolę Bożą w codziennym życiu. Nie tylko wtedy, gdy jest wszystko dobrze, ale i wtedy, gdy wszystko, patrząc po ludzku, zaczyna się walić. Trzeba wielkiej dojrzałości wiary i zaufania Bogu, aby w obliczu dramatu, w obliczu nieszczęścia zachować pogodę ducha i zgodzić się na wolę Bożą. Wolą Bożą jest nasze dobro, jest nasze zbawienie, jest szczęście wieczne. I nie oszukujmy się. Człowiek nie osiągnie tego dobra o własnych siłach. Nie osiągnie tego szczęścia, dopóki nie odkryje woli Bożej w swoim życiu. Jezus z ogrodu Getsemani uczy nas dzisiaj odnajdywania woli Bożej, będącej wyrazem miłosierdzia i pełnienia jej w życiu. Nie sposób dokonać tego, siostry i bracia, bez stanięcia w prawdzie przed Nim, bez szczerej modlitwy w naszym życiowym ogrodzie Getsemani. Prośmy zatem słowami Karla Ranera: Ojcze nasz, któryś jest w niebie mego serca, chociaż nieraz wygląda ono jak piekło. Święć się imię Twoje, nawet gdy go nie wypowiadam, bo mnie ogarnia grobowa cisza bezradnego milczenia. Przyjdź królestwo Twoje, gdy wszystko inne nas opuści. Bądź wola Twoja, nawet gdyby nas miała zabić, bo On jest życiem i to, co na ziemi wygląda na klęskę, jest w niebie początkiem nowego życia. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, ale daj nam także o to prosić, byśmy na przykładzie własnego głodu zrozumieli przynajmniej tyle, żeśmy stworzenia liche i nieważne. Odpuść nam nasze winy i nie wódź nas na pokuszenie, abyśmy nie wpadli w jedną, jedyną winę, która naprawdę się liczy, winę niewiary w Ciebie i w Twoją niepojętą miłość. Ale nas zbaw, zbaw nas od siebie, wyprowadź nas z siebie w Ciebie, w Twoją wolność, w Twoje życie. Siostro i bracie, może będziesz musiał wiele zmienić, aby ustąpiły uprzedzenia, złości, wypominanie kto komu i ile przykrości i krzywdy wyrządził. Bóg chce, abyś był szczęśliwy już tu na ziemi, ale nie może tego uczynić bez Ciebie, bez Twojego chce, bez Twojego tak. Nie może tego uczynić bez Twojego szczerego wyznania. Nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Odwagi.
Amen.